W imieniu Polskiej Akademii Przyszłości bardzo serdecznie chciałam was wszystkich powitać. Cieszę się, że jest nas tak wielu. Ci, którzy śledzą od jakiegoś czasu może PAP, wiedzą, że to już jest nasza czwarta, kolejna konferencja. Tym razem po raz pierwszy na nasze zaproszenie goście z Leeds. Freedomiacy z Leeds, myślę, że to w pewnym sensie jest już marka sama w sobie, dlatego nie będę wiele na ten temat mówić. Myślę, że przedstawią się sami. Serdecznie witamy Patrycję, Darka i Piotrka. Zapraszam. Milana. Milana. Zapraszam. Dobra, ja to... Cześć wam wszystkim. Już dawno na scenie nie byłem. Kiedyś tańczyłem jeszcze dawno, dawno temu. Jak byłem młody i piękny, tańczyłem w zespole ludowym. Okej, zatań. Nie będę. Także tutaj śpiewaliśmy, tańczyliśmy, także takie normalne jest. Ja to jestem trochę ze sceną. Dobra. Darek, wstypnij następnie. Ja jeszcze tak powiem tak z grubsza, czym my się zajmujemy, co tam robimy, żebyście tak mniej więcej wiedzieli. Ja nie wiem, czy ktoś was oglądał filmiki na YouTubie? Nie? No tam parę osób. Chłopaki przyjeżdżają do nas. W sumie to się zaczęło, nie wiem, dwa i pół roku temu. Darka poznałem na... promując Lionesa i potem tak jak się Lioness się skończył, bo w sumie ja nic nie osiągnąłem za dużo i zdemotywował mnie w ogóle ten system taki MLM i Darek mi dochodzi, zorganizujemy jakieś takie spotkania inwestorów nieruchomości, wtedy miałem jeden dom, Darek miał więcej. No i tak się zaczęło, prawda? Spotykaliśmy się, nagrywaliśmy to wszystko i coraz więcej osób przyjeżdżało. Na początku były to osoby takie początkujące, które chciały sobie kupić pierwszy własny dom, a po jakimś czasie, po roku właśnie zaczęło się więcej osób takich konkretnych pojawiać. Między innymi Patrycja się do nas przyłączyła, potem Milan przychodził też i tak teraz coraz więcej, to już takie osoby bardzo konkretne przyjeżdżają. Chłopaki jeszcze z Londynu zaczęli przyjeżdżać też. No i teraz już fajna grupa się zrobiła, coraz więcej osób inwestuje. Każdy z nas w sumie już ma kilka nieruchomości. Może w Londynie, tak nie wiem, czy wy już tam coś też zaczynacie, co nie? Cały czas. No, także, ale no, te osoby, które poza Londynem są, też mają pod jedną, dwie, trzy nieruchomości. To jest dużo, dużo taniej. I spotykamy się tak właśnie raz w miesiącu, mamy jakieś tematy, zapraszamy różne osoby ciekawe. Ostatnio był Piotrek z Hull, Hall się mówi po angielsku. I on na przykład bardzo fajnie sobie biznes rozkręcił, zatrudnia ma 4 czy 5 osób, ma 70 nieruchomości pod sobą, część jego własnych, część jest podnajmowanych. Razem współpracujemy ze sobą i tak to mniej więcej wygląda, prawda? Czym my się jeszcze zajmujemy? Ostatnio połączyliśmy się z Global Investor Club. Jest to taki model biznesowy, inwestorski, żebyśmy wszyscy jakby łączyli się razem, prawda? Żebyśmy wszyscy inwestowali wspólnie i głównym założycielem jest Mariusz Matrejek z Polski. On to tam rozwijał już od 10 lat, tworząc grupy inwestycyjne, także osoby z pieniędzmi jakby poszerzają swoje pieniądze i biorą udział w wspólnych inwestycjach. On akurat inwestuje w kamienice, poproszę różne działki, co tam jeszcze, domy, ale między innymi nie tylko nieruchomości, także też stworzyć taką grupę właśnie Global Investor Club, czyli inwestorów w całej Europie, a może w przyszłości na całym świecie, żebyśmy się łączyli wszyscy, na przykład kupowali wspólnie srebro, złoto, jakieś inwestycje w mango, kokosy, akcje, giełda, no różne takie rzeczy. Wspólnie na przykład macie pieniądze na koncie i to przynosi to 1%, 2% czy 3% w skali roku. Także wspólnymi siłami możemy inwestować w jakieś większe inwestycje z większym profitem. I taki pomysł właśnie padł ostatnio, pół roku temu, żeśmy zorganizowali InvestCamp. Także zapraszamy was serdecznie. Jeżeli ktoś się wybiera, No, parę osób. Nie idziecie? Może. Także zapraszamy. Będzie bardzo fajnie. 3 dni. Mamy wynajęty do środek, 90 funtów za osoby, bardzo, bardzo tanie. Jedzenie, wyżywienie w Lincoln. Niedaleko Lincoln.
Także jak masz ochotę, to nie, możesz się z nami, wiesz, tu jest skontaktować teraz, bo w przerwie, prawda, to możemy jakieś dane spiszemy. I tutaj Tomek czy Paweł? Tomek, ty się wybierasz, co nie? Tak. No, także możesz jakąś grupą przyjechać do nas. Gdzieś można. No, to jest dla całych rodzin, takie warunki harcerskie, ale będziemy mieć 9 takich właśnie, 9 wykładów, różne księgowość, prawo jakiś tam, trus, ale to wykłady są swoją drogą, prawda, bo głównie żeby się poznawać nawzajem. Jak się poznajemy, potem networking i automatycznie jakieś pomysły wychodzą, biznes, no bardzo fajnie jest, prawda, że są połączenia. Gdyby nie te filtry do miasta właśnie blisko, byśmy się tutaj nie znaleźli, prawda? My z nimi się Sebastiana poznaliśmy, był kilka razy, także mamy już kontakt z różnymi osobami w całej Anglii, również ze Szkocji też tak samo. Czyli inwestam, jeżeli ktoś się zastanawia, zapraszam serdecznie. Tarek, kliknij następnie, czy tam gdyby jeszcze coś będzie. Coś będzie. Takie inicjatywy jeszcze mamy, czyli inwestycje w nieruchomości, tak jak już wspominałem, każdy z nas inwestuje. Dla Was oczywiście wspólne inwestycje, Darek potem powie też o wspólnej inwestycji, tak jak teraz będzie prowadził. Wspólne inwestycje też w kluster, ale to w przyszłości będzie. Kluster, whisky, mango, na przykład też jak jechaliśmy, rozmawialiśmy, jak tu sprowadzić jakieś srebro ze Szwajcarii. Mam już pomysł, można sprowadzić 20% taniej srebrne monety, złote monety, 20% taniej ze Szwajcarii. I wiemy, jak to zrobić. Możemy się zebrać razem, przyprowadzić więcej i każdy na tym jakoś fajnie wyjdzie. Też jest pomysł, żeby napisać książkę wspólnie, czyli zbieramy parę osób, 10-15, i napiszemy fajną taką książkę o naszych wspólnych inwestycjach, problemach, jakie przechodziliśmy kiedyś w przyszłości. Konferencję prawdopodobnie zrobimy w tym roku, a może w przyszłym, to jest taki właśnie pomysł. I przeprowadź się do Yorkshire, zapraszamy. To my chcemy się przeprowadzić. Teraz jeszcze jedno małżeństwo się przeprowadza gdzieś spod Londynu, też właśnie w pobliżu Leeds. Chcemy też tam zrobić fajną grupę takich osób, przedsiębiorców i też takich właśnie, którzy myślą inaczej przyszłościowo, chcą coś robić. I no, może kiedyś w przyszłości jakiegoś polityka angielskiego zatrudnił, żeby naszych praw tutaj bronił w Anglii. No taki jest plan. Także jak będziemy mieć silną grupę tam, tak samo jak w Londynie, no to coś fajnego w przyszłości wyjdzie. Także zapraszamy. No i w sumie chyba tyle, nie? Ostatni. Darek teraz. Teraz ja zostałem wydelegowany. Właśnie nie wiem, jaki w ogóle taki pomysł, jak to zorganizować. Czy chcecie na przykład pytanie zadawać, my odpowiadamy, czy po prostu, żebyśmy coś powiedzieli na początek, a potem pytania. Sebastian. Pytania może pójdę. Tak? Ja myślę, że skończycie swoją wypowiedź, sobie przerwą, więc możemy się dłużej poznać i później będą zadawane pytania. I odpowiedź. Możesz to powiedzieć. Pięknie. Co? Z nieruchomością. Aha, no mogę. To tak, to włączę. Cześć wszystkim, ja nazywam się Darek Małacha, mieszkam w Bradford razem z Piotkiem, właśnie Patrycją, Milanem między innymi i mamy już tak grupę takich osób stałych, które przychodzą do nas. No to jest nas powiedzmy, nie wiem, 30, może nawet 40 osób, tam się zmieniamy. Zapoczątkowaliśmy właśnie Freedomiaków 2,5 roku temu, no i przyłączyliśmy się do Global Investor Club. Tutaj w Londynie 20 czerwca będzie oficjalne otwarcie jakby oddziału w Londynie, za które odpowiedzialna jest Ania. Ania miała dzisiaj być, ale nie dojechała. Także no co, my proponujemy, to jest jakby wizja właśnie Mariusza i całego Global Investor Club, żeby się łączyć, tak? Ludzie, którzy mają podobne pomysły, inicjatywy, podobnie myślimy, zakładam, więc żeby to jakby zbierać w całość, bo nie, wbrew pozorom nie ma nas tak wiele, nie? Bo na tyle milionów Polaków, którzy jakby mieszkają w UK, no to są tam nas jakieś jednostki, którzy coś tam robią, reszta sobie gdzieś tam pracuje w magazynach. No i staramy się jakby to promować, żeby jednak razem coś robić, nie? Ostatnio właśnie też jak Piotr Zawalich u nas był i mówił właśnie o wspólnych inwestycjach, to co on robi w Hull, że to co my robimy na przykład w Leeds, fajnie w Londynie się dzieje. Pokazał jako przykład właśnie Bradford, czyli miasto, w którym ja mieszkam. I tamtejszych landlordów, inwestorów, to są Azjaci, to są Pakistańczycy, to są Hindusi, którzy przyjechali ileś tam 10 lat temu. To oni chyba jest takich, nie? Tak, no bardzo dużo, nie? Tam no Bradford to jest 80%, tak naprawdę, no śmieją się, nazywają Bradystan, nie? Bo wiecie, no, ma to jakiś...
jakieś przełożenie jest, tak, z tej nazwy, więc... No ale fajnie pokazało, co oni robili, tak? Przyjeżdżali też, niektórzy pracowali, inni nie. I właśnie tych najbystrzejszych jakby ze swojej, z tych swoich communities, tak? Wybierali, to właśnie też rozmawialiśmy na ten temat dzisiaj w samochodzie, że no, oni nie są tak jakby bystrzy wszyscy, jak z nimi rozmawiasz, czy podchodzimy z nimi, jakie już deala próbujemy zrobić, czy właśnie... Wciąż... Znam jednego, to właśnie nie jest bystry, ale jest bardzo bogaty. Dokładnie. No i, naprawdę, i skąd to się bierze? Bo on może był najbystrzejszy tam wśród nich, tak? I... Naprawdę daje radę i to całkiem nie. I oni się zbierali całymi, wiecie, rodzinami, czy tam znajomi i tak dalej. W Bradford bardzo dużo... Oni tak żyją po prostu. Oni tak żyją. W Bradford bardzo dużo nieruchomości jest, jest bez kredytu. No dobrze, fajnie, to tak wiecie, coś co się dzieje, nie? Bardzo dużo nieruchomości jest w ogóle bez kredytu, bo oni kupowali to za gotówkę, kupowali w latach tam, wiecie, 50-tych, 60-tych, gdzie nieruchomości kosztowały, nie wiem, 5 tysięcy funtów, 10 tysięcy funtów, 20, dziś kosztują 100, 150, 200, 300 tysięcy, tak? Ale to w całej Anglii tak jest. Tak, w całej Anglii, no ale, ale większość jednak, statystyki mówią, że 80% nieruchomości w Anglii jest zakredytowanych jednak, nie? A tam jednak bardzo dużo jest niezakredytowanych, więc to pokazuje jakby siłę takiej, wiecie, tej grupy ludzi, że oni... Proporcjonalnie do innych nieruchomości. Tak, wiecie, ale wszyscy mieli takie same warunki, tak? Przecież Anglicy tutaj byli od zawsze, więc czemu oni tego nie zrobili na przykład w Bradford? Czemu oni nie są właścicielami tych nieruchomości, nie? Tylko właśnie Pakistańczycy, nie? Więc wczoraj też byłem na spotkaniu z takim landlordem, no i on się śmiał, że właśnie oni przyjechali tam w jakichś latach, a wcześniej jeszcze była polska imigracja, ta stara na przykład w Bradford, i Azjaci kupowali od Polaków te nieruchomości, a teraz ja z nim dogaduję deala, żeby Polacy kupowali od nich z powrotem te nieruchomości, no tylko za 10-krotnie wyższe ceny, nie? Także no, tak to się zmieniło. Co jeszcze ciekawego? No jest bardzo tanio u nas przede wszystkim, to jest myślę fajna sprawa. Tutaj się śmialiśmy też kilka razy, że jak ktoś nazbierał sobie 30 tysięcy na depozyt, to już te depozyty poszły w górę, bo tak ceny szybko idą w Londynie, nie? Więc zawsze wam brakuje na te depozyty. No u nas za to, co wy potrzebujecie na depozyt w Londynie, to można kupić całą nieruchomość, także no jest taniej. O czym jeszcze miałem powiedzieć? W ogóle no Sebastian nas zaprosił dzisiaj tak i znienacka, że nie wiadomo jaki był plan tego. No nie wiem, może macie właśnie jakieś pytania, co byście chcieli wiedzieć, co się dzieje u nas tutaj, chłopaki też przyjeżdżają do nas praktycznie co miesiąc są i zaczynają robić coś, co można robić w Londynie, czy na przykład pod najem, nie? Jeżeli was interesują nieruchomości, a nie macie jakiegoś dużego kapitału, w Londynie jest ciężko zainwestować, tak po prostu, żeby coś kupić, nie? Chyba, że można zebrać się w kilka osób, no to jakby... Może Darek opowiedz o tym piłem, to zaraz robicie tego deala, że tak więc... No to zaraz opowiem, nie? Ale chodzi o to, że właśnie jest kilka strategii, bo czasami ludzie mówią, a, bo ja nie mam pieniędzy i nie mam jak inwestować, nie? W ogóle, kto z was tutaj ma coś wspólnego z nieruchomościami, chce inwestować, ja inwestuje, ty się uczysz, okej? Okay? Ktoś jeszcze? Uczycie się wszyscy, tak? W głowę na razie. Ale ktoś coś kupił już i czy robi cokolwiek? No to widzicie, to chłopaki, którzy do nas jeżdżą, już coś tam robią, nie? Także chodzi o podnajem, nie? Czyli tak zwany rent to rent. Można całą nieruchomość na przykład pożyczyć jakby na długi okres czasu od właściciela, żeby on nie miał problemu, dogadać się na jakąś kwotę ustaloną, tak, najlepiej na długi okres czasu. Jeśli musimy coś doinwestować, czyli zrobić, nie wiem, łazienkę nową, czy kuchnię, czy wstawić nowe meble, no to musimy sobie to przekalkulować wszystko, żeby nam się to opłacało i zaoferować jakąś ofertę, tak, bo landlord miał na przykład problem, czy to z tenantami, czy miał właśnie, musiałby zrobić remont, żeby wynająć, a nie ma pieniędzy na to i tak dalej, nie? No więc możemy zaproponować, dobrze, to my zainwestujemy, ale musimy mieć kontrakt 10-letni, no i my to podnajmiemy na pokoje na przykład, nie? Więc takie rzeczy można robić, chłopaki właśnie coś takiego chcą tutaj zacząć. U nas też można takie rzeczy robić, trudno się z nimi negocjuje, bo oni też mają taką trochę mentalność, że bardzo dużo jest nieruchomości pustych, zaniedbanych, ale oni wierzą, że ten rynek, bo te ceny trochę spadły, niektórzy kupili za dość wysokie ceny kilka lat do tyłu, później przyszedł ten kryzys, jest bardzo dużo pustych nieruchomości, no ale się nie wynajmują, bo trzeba je doinwestować, a oni liczą na to, że a to może się nie wynajmuje, ale ja poczekam 2-3 lata, sprzedam za 400 tysięcy, nie? No więc to trochę za 2-3 lata mogą się trochę przejechać na tym, bo to nie tak będzie wyglądało, nie? No i tyle, no my jakby staramy się wyłapywać te wszystkie okazje, które tam się dzieją, też można na podnajem robić, ale no ciężko się z nimi negocjuje, ciężko na zasadzie takiej, że umawiamy się.